Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo, bardzo gorąco Was witam i dziękuję za cierpliwość w tym oczekiwaniu. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że pomimo stosunkowo wczesnej godziny, bo jest dopiero godzina 16, jest Was tutaj tylu. To czasami jest tak, że przyjeżdżałem z Poznania, no dość daleko, do Krakowa, może trochę nawet i dalej, i w kościołach było może 10-20 osób i to w sumie takie dość przykre, kiedy tyle kilometrów się jedzie, a tak niewiele duszyczek, które słuchają. No dlatego między innymi wożę ze sobą te wszystkie kamery, żeby to gdzieś później przynajmniej zostało utrwalone i żeby ci, którzy chcieliby być, a nie mogą z różnych przyczyn, przynajmniej w internecie sobie zobaczyli. Tak więc to, ile osób jest w kościele, to już jest sprawa drugorzędna, bo dzisiaj można do nich dotrzeć na różne sposoby. Ale jednak zawsze jest miło, kiedy jednak jest taki pozytywny odzew ludzi, którzy przyszli i wsłuchują się w Słowo Boże. W te konferencje, którymi chcemy się Wami dzielić jako duszpasterze, kapłani, no jako ci, którzy są na pierwszej linii frontu w tej walce, walce duchowej, no bo żona trwa, to chyba nie ma dzisiaj żadnych wątpliwości. Myślę, że każdy z nas ma świadomość, jak trudno dzisiaj być katolikiem, jak trudno zachować wiarę, jak trudno przekazywać wiarę, szczególnie młodemu pokoleniu. Chyba dobrze widzimy, jak wiele różnych doświadczeń spotyka rodziny, małżeństwa, że tak wiele osób gubi siebie, swoje dusze, swoich bliskich, gubi sens, cel własnego życia. I dlatego potrzeba dzisiaj uważnie wsłuchiwać się w przewodników, w to, co ma do powiedzenia Kościół, co mówimy, powtarzając w sumie ciągle to samo, co mówił Pan Jezus do nas przez 20 wieków, co jest zapisane na kartach Ewangelii. Ale trzeba chcieć, trzeba umieć znaleźć czas. I już tutaj Wasza obecność świadczy o tym, że potraficie dobrze wybierać, że wygraliście tą pierwszą bitwę w walce duchowej, która dzisiaj jest tak bardzo ważna. I ufam, że te słowa, które zostaną tutaj wypowiedziane, w jakiś sposób pomogą Wam odnaleźć przynajmniej część odpowiedzi na pytania, które nosicie w Waszych sercach. Kiedy pytałem organizatorów, o czym właściwie miałbym mówić, akurat Pan, z którym się kontaktowałem, mówił, że właściwie to już sam mogę rozeznać te sprawy, które uważam za ważne. I tak akurat zdarzyło się w ostatnim czasie, że po pierwsze miałem okazję być z pielgrzymką w Medjugorje i tam przez długi czas spowiadałem, posługiwałem w konfesjonale i to było na pewno takie pierwsze bardzo mocne doświadczenie, które pokazało mi, o czym Pan Jezus chce, żeby dzisiaj przypominać rodzinom i małżeństwom. A drugie doświadczenie to jest szereg spotkań, które miałem w ostatnim czasie. Mam tutaj na myśli ostatni rok, może półtora roku, tak długo jak trwa tak zwana pandemia. I właśnie rozmawiając z tymi ludźmi zaczęły pojawiać się nowe problemy w ich życiu, które właściwie nigdy wcześniej nie zaistniały w ramach tych rodzin czy małżeństw, które nazywają siebie katolickimi. I dlatego zaproponowałem, że to spotkanie z Wami chciałbym poświęcić sprawie, jak obronić siebie i swoich bliskich w rodzinie, w małżeństwie przed złym duchem, przed jego atakami. Myślę, że ta świadomość zła, które nas dotyka, dotyka z zewnątrz, działania złego ducha, jest dla wielu osób sprawą oczywistą. Owszem, nie brakuje takich, którzy będą mówili, że diabeł to jest jakaś postać z bajki. Ale ci, którzy żyją w rodzinach, w małżeństwach, są świadkami na co dzień różnego rodzaju sytuacji, co do których nie potrafią znaleźć bezpośrednio przyczyny, dlaczego dotykają ich, dlaczego spotykają właśnie te konkretne osoby, które są w rodzinach, w małżeństwach. Dlaczego oni muszą zmagać się z różnego rodzaju trudnościami, doświadczeniami, nie wiedzą, jak sobie z nimi radzić. Skąd właściwie bierze się to zło, które niszczy i odbiera radość życia tak wielu ludziom? No właśnie, a więc mamy do czynienia ze złym duchem, który zbiera dzisiaj obfite żniwo. I tak zresztą, gdybyśmy wczytali się w słowa wielu mistyków, świętych, choćby świętej siostry Faustyny Kowalskiej,
tego, o czym mówi i przed czym przestrzegał święty ojciec Pio, Jan Paweł II i już od niedawna błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Wszyscy oni mówili, że czasy, w których żyjemy, nie będą łatwe. Będą dla osób wierzących bardzo trudne, ponieważ przyjdzie im się zmierzyć z doświadczeniami, jakich nie znały wieki przeszłe. Dlaczego tak się dzieje? Przyczyny tego mogą być różne i nie chcę dzisiaj mówić o przyczynach, dlaczego to zło pojawia się w naszych rodzinach, małżeństwach, bo na ten temat już mówiłem wiele, kto jest zainteresowany, to może sobie odnaleźć chociażby ten mój kanał, który prowadzę i tam umieszczam różne nagrania, konferencji i też dzisiaj będę miał okazję mówić w jeszcze jednej parafii w Rzeszowie, poniekąd właśnie na ten temat. U was chciałbym powiedzieć przede wszystkim o tym, jak się przed tym bronić, jak chronić siebie i swoich bliskich przed atakami złego ducha. A dlaczego wspomniałem o Medjugorje? Ponieważ jest to, uważam, wyjątkowe miejsce. Wciąż trwają dyskusje, czy tam naprawdę dochodzi do objawień Matki Bożej. Ta sprawa wciąż jest otwarta, dopóki te objawienia trwają. Ale faktem jest to, że jest to miejsce wielkich łask, Bożych łask. Tam naprawdę działa Bóg, tam działa Pan Jezus, tam działa Matka Boża. I chyba najwyraźniej widać to, kiedy jest się kapłanem i kiedy spowiadamy. Kiedy mamy możliwość bardzo głęboko spojrzeć w ludzkie serce, w ludzką duszę i kiedy ludzie się przed nami otwierają i potrafią nam powiedzieć o takich sprawach, o których nie byliby w stanie powiedzieć gdzie indziej. Przyznać się do swoich największych grzechów, ułomności, słabości, opowiedzieć o tych trudnościach, które doświadczają w swoich rodzinach. Tak z ciekawości, ilu z was było w Medjugorje? Może ręka do góry? Tak. No, dużo. Ale jeszcze wielu nie było. Warto. Warto pojechać. I właśnie tam jakoś szczególnie mocno wsłuchujemy się w to, co ludzie mają nam do powiedzenia, w tą ludzką biedę. I wielu z nich mówi, że jest tak bardzo bezradnymi, nie radzą sobie z tym, co jest trudnością dnia codziennego, z tą walką o zachowanie świętości duszy swojej, swoich bliskich. Akurat ta figurka, którą tutaj przy sobie mam, ona przyjechała właśnie stamtąd i dlatego ona tutaj jest, bo chciałbym, żeby Matka Boża była bardzo obecna w waszym życiu. Że jeżeli mówimy o tym, jak mamy się bronić przed atakami złego ducha, to będziemy zawsze mówić o Matce Bożej, o jej obecności w naszym życiu. Bo tam, gdzie ona jest, zły duch nie ma nic do powiedzenia. I chciałbym, żebyście w to uwierzyli. I co ciekawe, właśnie w Medjugorje bardzo często ci, którzy tam mieszkają, nawet niektórzy z tych widzących, na przykład Maria Pawlowicz, którą miałem okazję osobiście poznać, rozmawiać z nią, powiedziała, że wy Polacy jesteście wyjątkowym narodem, bo jesteście bardzo maryjni, bo bardzo kochacie Matkę Bożą. Ale bądźcie też świadomi, co to znaczy, że kochacie Matkę Bożą. Tu nie chodzi tylko o to, żeby ją czcić, ale żeby się do niej modlić, żeby wierzyć, że ona może was obronić, obronić was, wasz naród przed złem, które zalewa dzisiaj świat. Przed tym okrutnym żniwem, które zbiera dzisiaj zły duch, szatan. To jest chyba paradoks, że z jednej strony żyjemy w tym wielkim dziedzictwie Bożego miłosierdzia, że mamy do dyspozycji dzienniczek świętej siostry Faustyny Kowalskiej, że odprawia się tak wiele nabożeństw do Bożego miłosierdzia, mamy z tym związanych tyle obietnic. A z drugiej strony mamy świadomość, jak bardzo ludzie odrzucili Boże miłosierdzie, że coraz mniej ludzi się spowiada, że wielu zataja grzechy w konfesjonale, że wielu ludzi w ogóle nie uznaje grzechu. Uważają, że to jest niepotrzebne, żeby się modlić, spowiadać, korzystać z sakramentów. I to dotyczy także młodego pokolenia. I bez wątpienia oni siebie gubią, gubią swoje dusze. To powiedział pewien kapłan, który przeżył śmierć kliniczną, że kiedy spotkał się z Panem Jezusem na tym sądzie, który go czekał, to Pan Jezus mu powiedział, że dzisiaj bardzo dużo dusz idzie na wieczne potępienie, bo gubi swoje dusze, bo odrzuca Jezusa Chrystusa, Jego przebaczenie.
I chyba to jest prawda, co mówił ten kapłan, że to nie było coś, co mu się zdawało, że Bóg dopuścił na niego to doświadczenie, żeby na nowo wskrzesić jego kapłaństwo, jego wiarę w to, że dziś posługa kapłana jest ważna jak nigdy wcześniej, a jedną z ważniejszych posług kapłańskich jest przypominanie ludziom, że do końca, póki trwa nasze życie, musimy walczyć o dusze. Najpierw swoje własne, a potem tych, których kochamy. Więc zadajmy sobie jeszcze raz to pytanie, jak mamy chronić siebie i chronić dusze tych, których kochamy. Nie bez powodu powiedziałem, że najpierw sami musimy umocnić własne dusze. Często jest tak, że ktoś chciałby nawracać innych, mówić im, jak żyć blisko Pana Boga, ale sam duchowo jest bardzo słaby. Często jest to niestety problem wielu rodziców, którzy przekazują wiarę swoim dzieciom. Bardzo często okazuje się, że z upływem lat ich wiara jest bardzo słaba, że kiedy przychodzą próby, doświadczenia, to wtedy nagle wszystko wywraca się do góry nogami, że to później dzieci nieraz ciągną swoich rodziców w górę. Teraz był taki trudny czas, ten czas tak zwanej pandemii i wielu przegrało tą próbę. Tak powiedziała jedna z widzących w Medjugorje, że ten czas, ten Boży dopust, on został między innymi dopuszczony po to, żeby pokazać ludziom, jaka jest naprawdę ich wiara. W co i w kogo wierzą? Czy wierzą w ludzi, czy wierzą w Boga? Czy wierzą swojemu rozumowi, czy wierzą Bożej opatrzności? Co jest dla nich ważniejsze? Z czego potrafią tak łatwo w swoim życiu zrezygnować, pod byle pretekstem? Bez wątpienia zły duch zbiera dzisiaj ogromne żniwo, bo udało mu się osłabić ducha i wiarę wielu ludzi. I ci, którzy pierwsi powinni w tym doświadczeniu trudności, cierpienia przyjść do Pana Boga, modlić się w świątyniach, upraszać o zaprzestanie tego wszystkiego, co się dzieje teraz w świecie, wzywać Bożej pomocy, modlić się na różańcu, to właśnie ich było bardzo mało w tym czasie. Trzeba dzisiaj umocnić siebie samego, własną wiarę, własną duszę. To się dzieje wtedy, kiedy się modlimy, kiedy jesteśmy wierni Panu Bogu. Druga rzecz to musimy też mieć świadomość tego, że jak powiedziałem wcześniej, wiele dusz idzie dzisiaj na wieczne potępienie. I być może wśród nich są nasi bliscy. Przyglądamy się życiu własnych dzieci, rodziców, krewnych, znajomych, przyjaciół, sąsiadów. I być może nie jeden raz zadajmy sobie pytanie, co by się stało z jego duszą, gdyby dziś umarł? Dobrze też zadać sobie takie pytanie odnośnie siebie samego. A gdybym ja umarł? Czy mógłbym pójść do nieba? Czy może byłbym potępiony na wieki? Mówimy z jednej strony o Bożym miłosierdziu, tak. Ale to Boże miłosierdzie wyraża się w konkretach, w konkretnych zadaniach, które człowiek musi podjąć tutaj za życie, a więc nawrócić się, zerwać z grzechem, przyjąć świadomość własnego grzechu, wyznać ten grzech. Wtedy możemy mówić o tym, że to Boże miłosierdzie jest przyjęte. Ale jest jeszcze większa pułapka złego ducha zastawiana na wielu z nas. Mianowicie stajemy się coraz bardziej obojętni. Dobrze jest, jeżeli potrafimy zastanowić się nad życiem człowieka, który jest blisko nas. Może zmartwić się nad stanem jego duszy i coś zrobić w tym kierunku. Na przykład pomodlić się za niego, poprosić o mszę świętą, o jego nawrócenie. Dobrze jest, jeżeli jeszcze w nas jest tyle miłości. Ale iluż ludzi jest dzisiaj obojętnych? Mówimy sobie, jego sprawa, niech robi co chce. Niektórzy nawet mówią, dobrze, pójdzie do piekła, dobrze mu tak. Ale to nie jest myślenie chrześcijańskie. Zły duch chce naszej obojętności. Zły duch chce, żebyśmy sobie powtarzali, to nie moja sprawa. Może gdyby przyszedł, poprosił, zapytał, jak ma sobie poradzić ze swoimi trudnościami, jak ma się nawrócić, to może byłbym mu chętnie pomógł. Ale jeżeli tego nie robi,
to co mi do tego, jak ktoś żyje? Jeśli tak myślimy, to na pewno zły duch zwyciężył w naszym sercu. Człowiek, który kocha, nigdy nie przejdzie obojętnie obok drugiego, który zgubił się w swojej wierze. Tutaj potrzeba cały czas wracać do słów Pana Jezusa, który w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie mówił o tych kilku sprawiedliwych, bogobojnych w cudzysłowie, którzy mijali obojętnie człowieka umierającego. A dziś wielu umiera duchowo i my na to obojętni być nie możemy. Ktoś mi powiedział, proszę księdza, to ja bym bardzo chętnie chciał pomagać wielu osobom, ale nie jeden raz oberwałem. Oberwałem od nich samych, od ich najbliższych i w końcu też od złego ducha, który się zaczął mścić za to, że chciałem komuś pomóc, że kogoś doprowadzałem do Pana Boga. Jak ja mam w tym wszystkim wytrwać, skoro wydaje mi się, że Pan Bóg mi nie pomaga, a wszystko niejako sprzeciwia się przeciwko mnie samemu? To jest tajemnica, dlaczego Pan Bóg dopuszcza na nas takie trudności. Pewne jest jednak to, że jest naszym obowiązkiem jako tych, którzy naśladują Jezusa Chrystusa, aby zrobić co w naszej mocy, by nigdy nie przechodzić obojętnie obok człowieka, który jest w potrzebie duchowej, aby być tym, który jako pierwszy rzuci mu tą kotwicę, koło ratunkowe, dopomoże mu, aby odnalazł na nowo Boga w swoim sercu. I kiedy stajesz się zagrożeniem dla złego ducha, kiedy zaczynasz się za kogoś takiego modlić, jakąkolwiek modlitwę, choć od razu podpowiadam, Matka Boża mówi, odmawiajcie różaniec. To jest moja najmilsza modlitwa. Przez różaniec mogę uczynić wszystko, ale musicie go odmawiać gorliwie i z miłością. Matka Boża daje nam bardzo konkretną broń. To nie jest tak, że po odmówieniu jednego różańca nasi bliscy zostaną od razu wyzwoleni z sideł zła, obronieni. Czasami potrzeba większej ofiary. Ofiary, która może trwać długie miesiące, może nawet lata. Święta Monika przeszła 30 lat. Modliła się o nawrócenie swojego syna, o zmianę serca własnego męża, ale się udało. Potrzeba było tej ofiary. Dopóki się modlisz, możesz być pewny, że siejesz dobro w sercu drugiego człowieka i Bóg pokaże ci, ile znaczyła każda twoja modlitwa, każda chwila spędzona na kolanach w intencji tej konkretnej duszy, za którą się modliłeś. Szatan będzie próbował ciebie zniechęcić i będzie ci mówił, to nie ma sensu. Popatrz, on staje się coraz gorszy. Zwraca się przeciwko tobie. Ale jeżeli będziesz wytrwały, jeśli przejdziesz przez te próby, Bóg pokaże ci, ile dobra zrobiłeś. A więc kiedy zaczynasz się modlić, kiedy klękasz do modlitwy, zły duch, stajesz się niebezpieczny dla złego ducha. On zaczyna traktować ciebie jak swojego osobistego wroga. A więc co musisz zrobić? Jeżeli on chce ciebie zaatakować, zemścić się za to, co robisz, musisz sam zacząć się chronić. Pamiętam świadectwo pewnego mojego przyjaciela, księdza egzorcysty, który mówił, że w pierwszych miesiącach, latach swojej posługi czasami zapominał modlić się o ochronę dla samego siebie. On się modlił dużo nad ludźmi, którzy go o modlitwę prosili, ale sam nie miał już czasu, aby pomodlić się za samego siebie, aby na przykład pójść na adorację w tej intencji o ochronę dla mnie, dla swojego zdrowia i tak dalej. I nagle zaczynały się problemy. Zaczęły się potężne problemy ze zdrowiem, bo szatan uderzył w jego ciało. Problemy zewnętrzne, jakieś nieoczekiwane problemy administracyjne tam, gdzie pracował. Pojawił się jakiś wypadek samochodowy. Praktycznie z dnia na dzień został pozbawiony swojego pojazdu, który był mu potrzebny, był narzędziem jego pracy. Także jego najbliżsi, rodzina, zaczęli doświadczać jakichś niewytłumaczalnych trudności. I kiedyś, w czasie jednego egzorcyzmu, szatan przez osobę opętaną powiedział mu, że zobaczymy, jak długo wytrzymasz.
Zobaczymy, jak długo wytrzymasz. I wtedy on zrozumiał, że to, co go spotyka, to jest zemsta złego ducha. I on wtedy przestraszył się i pomyślał, Boże, co ja teraz mam zrobić? I natychmiast przyszła odpowiedź. Módl się. Dlaczego się nie modlisz? Masz pretensje do Boga, że ciebie spotykają te trudności, przeciwności, a sam zaniedbujesz modlitwę? Pamiętam, kiedyś na rekolekcjach kapłańskich pewien doświadczony kapłan mówił, jak potężna jest modlitwa brewiarzowa. To kapłani odmawiają brewiarz, ale też są tacy świeccy, którzy modlą się modlitwą brewiarzową. I właśnie ten kapłan zacytował słowa Jezusa wypowiedziane do jakiegoś świętego czy mistyka, że gdyby kapłani z sercem i z wiarą odmawiali modlitwę brewiarzową, zły duch bałby się do nich zbliżyć, w ogóle zbliżyć się, nic by im nie mógł zrobić, czy to przez ludzi, czy przez różne okoliczności zewnętrzne, ponieważ tak potężna jest ta modlitwa, bo to jest modlitwa Słowem Bożym, psalmami. A często my jako kapłani to tak bywa, z tego naszego lenistwa, czy może też przepracowania czasami, to tak traktujemy brewiarz jako zło konieczne, tak szybko, w pośpiechu, bo to trzeba, ale to nie. Tu musisz się zatrzymać, bo tu chodzi o twoją ochronę. A czego nie zabezpieczysz, to później będzie bolało, będzie bardzo bolało. I to jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Chcesz się modlić za innych, za swojego męża, żonę, dzieci czy parafian, sam musisz modlić się najpierw za samego siebie, o ochronę dla siebie. Dalej, jeżeli nasza modlitwa ma być skuteczna, jeżeli ona ma działać, jeżeli mamy być wytrwali w tej walce o duszę naszych bliskich, to potrzeba, abyśmy dbali o dwa filary naszego chrześcijaństwa, a to jest nasza świętość i czystość serca. Szatan, jak chce przewrócić człowieka, chce osłabić moc jego modlitwy, to uderza w te dwie sprawy, w jego osobistą świętość i czystość serca. Taka dusza staje się niezdolna do duchowej walki. Dlatego potrzeba, żeby każdy z nas uświadomił sobie, że świętość to jest nasze osobiste zjednoczenie z Bogiem. Na ile jestem zjednoczony z Bogiem, na tyle mogę działać Jego mocą. Nigdy nie jestem w stanie uderzyć w zło, wybronić moich bliskich własnymi siłami. To dokonuje się przez Boga, w zjednoczeniu z Bogiem. To jest właśnie świętość, najprostsza definicja świętości. A więc musisz dbać o swoje własne zjednoczenie z Bogiem. Pełnić Jego wolę, uważnie słuchać, co ma mi do powiedzenia. Dbać o to, żeby dusza była czysta, żeby tam mieszkał Pan Jezus. A więc modlitwa i sakrament. Osoby bardzo zaangażowane w duchową walkę wiedzą, że ich obowiązkiem jest być codziennie na mszy. Przyjąć codziennie komunię świętą. Dla wielu ludzi jest problemem, żeby raz na tydzień pójść do kościoła, a jeszcze dla większej ilości to nawet parę razy do roku. To jest ponad ich siłę. Wielka tragedia tych ludzi. Ale jeżeli ktoś zrozumie, na czym polega istota walki duchowej, kim jest Chrystus i po co jesteśmy tutaj na ziemi, co dokonuje się, kiedy się modlimy, to wtedy nigdy nie odpuści. Nigdy nie odpuści okazji, aby przyjąć Jezusa do swojego serca. I dla takich ludzi nie jest problemem nawet i codziennie być na mszy. To jest właśnie ta troska o własną osobistą świętość. No i w końcu też czyste serce. To nie chodzi o to, że ktoś nigdy nie popełni grzechu, bo to jest niemożliwe. Ale tu chodzi o tą wewnętrzną postawę, że jeżeli przytrafi się jakiś upadek, pokusa, to trzeba natychmiast temu się sprzeciwić. Nigdy nie może być zgody na to, żeby trwać w grzechu ciężkim. Od razu też trzeba iść do spowiedzi. Pan Jezus o tym mówi, Pan Jezus przypomina, Pan Jezus tego się domaga i mówi do współczesnej mistyczki Alicji Lęczewskiej: pragnę Twojej miłości i adoracji, by Cię schronić. Dla Ciebie tego pragnę, bo wtedy jesteś bezpieczna. W duszy pełnej Boga nie ma miejsca dla pokus podsuwanych przez szatana. Te słowa są zapisane w drugim tomie rozmów, dialogów z Jezusem.
pod tytułem Słowo Pouczenia. Gdyby ktoś chciał sobie te słowa osobiście znaleźć i poczytać, to właśnie tam znajdzie te słowa Jezusa. Jak ważna jest adoracja. Coraz więcej kaplic adoracji Najświętszego Sakramentu. Wielu ludzi domaga się tego, żeby w parafiach był adorowany Jezus Chrystus. Coraz więcej inicjatyw tego rodzaju, że Pan Jezus jest adorowany w ciągu dnia, kaplicy wieczystej adoracji, a więc takiej 24 godziny na dobę. Dobrze, że tak jest, ale pod warunkiem, że ludzie przychodzą adorować Pana Jezusa, że ludzie są tam obecni. Adoracja, Twoje trwanie przed Panem Jezusem, to jest najlepsze, co możesz zrobić dla ochrony siebie i swoich bliskich. Jak Jezus mówi, wtedy jesteś bezpieczny. W duszy przepełnionej Bogiem nie ma miejsca na pokusy podsuwane przez szatana. Innym razem Pan Jezus powiedział do Alicji Lęczewskiej, nikt nie uczyni zła duszy, która jest mi zawierzona i oddana. Nie lękaj się zatem zła tkwiącego w Twej zranionej grzechem naturze i w naturze innych ludzi. A więc w ten sposób, kiedy jesteś blisko Pana Jezusa, pokazujesz Mu swoje oddanie, że On jest dla Ciebie na pierwszym miejscu. I masz świadomość, że inni ludzie, którzy są oddani złemu duchowi, mogą Ciebie zaatakować, zemścić, że zły duch może się nimi posłużyć. Ale jeżeli jest w Tobie obecny Pan Jezus, jest Twoja dusza napełniona Jezusem, nic złego nie może Ci się stać. Nie może Ciebie zaatakować ani człowiek, ani zły duch. To również słowa zapisane w drugim tomie dialogów pod tytułem Słowo Pouczenia. No ale walka trwa cały czas, pomimo wszystko. Zły duch będzie próbował w inny sposób wykorzystać słabości naszej natury ludzkiej. I co jest najsłabszym punktem niemalże każdego człowieka? Nasz własny egoizm, miłość własna. Tutaj złemu duchowi naprawdę dużo się udaje. Wiemy o tym na przykład my, kapłani, kiedy niejednokrotnie przyjeżdżamy na różne miejsca, parafie i wszystko jest fajnie do czasu, kiedy ktoś na przykład nie zacznie mówić coś złego na nasz temat. Już nieważne, czy mówią prawdę, czy nieprawdę. Ale jakże nas to boli, że my komuś chcemy dobrze, a ktoś nas krzywdzi słowami. I myślimy sobie, dlaczego ci ludzie popełniają nam taką niesprawiedliwość? I naprawdę przychodzi ochota, żeby pracować dla takich ludzi, dla nich się poświęcać, być, starać. To jest doświadczenie nie tylko nas, kapłanów. Popatrzcie, u was w rodzinach, jakże często przychodzicie z tym samym problemem. Modlę się za męża, modlę się za żonę, modlę się za dzieci, a oni co? Jeszcze gorzej dla mnie. Ileż muszę znosić przykrości z ich strony. Tu nie chodzi o ten fakt, że tak się dzieje, ale o to, że nas to zabolało, że boli nasza miłość własna. Więc dopóki jest w nas nieprzepracowany ten problem, dopóty zły duch ma naprawdę duże dojście do nas i będzie nas skutecznie odciągał od modlitwy za duszę naszych bliskich, od ofiar, które będziemy starali się w ich stronę kierować. Zamiast wtedy myśleć o tym drugim człowieku, to zaczynamy się skupiać na samych sobie, bo dzieje mi się krzywda, bo mi teraz ktoś zaczyna robić przykrość. Tu jest wielki problem. W ten sposób zamiast miłości bliźniego zaczyna się w duszy rozrastać coś o wiele gorszego. Rak. Rak pychy, próżności. Co wtedy trzeba zrobić, jeżeli się pojawiają takie myśli? Przekierować swoje myśli w stronę Pana Jezusa, szczególnie w stronę męki Pańskiej. Dziś piękne, wyjątkowe święto Podwyższenia Krzyża. Widzimy Jezusa ukrzyżowanego, cierpiącego niesprawiedliwie. Ten, który nie popełnił grzechu, tak bardzo cierpiał ze strony ludzi, za których się oddał, których tak mocno ukochał, ale się nie skarżył. Nie mówił, patrzcie na mnie, jaka dzieje mi się niesprawiedliwość. Patrzcie, co ludzie mi robią. Wołał jedynie do Ojca, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Podobnie też Maryja, przypatrując się temu wielkiemu nieszczęściu,
nie krzyczała, nie wołała: zobaczcie, co oni robią mojemu synowi, jak ja cierpię, jego matka. Nie. Ona w sercu powtarzała: bądź wola Twoja. To jest bardzo trudne. Jeżeli Ciebie uderza współmałżonek, dzieci, ktoś obcy za to, że chcesz dla niego dobro, że się za niego modlisz, że chcesz go nawrócić, że uderza w Ciebie, czy jesteś w stanie wtedy mówić: bądź wola Twoja? To nie jest takie proste, ale jeżeli będziemy zbliżać się do Pana Jezusa, często rozważać Jego mękę, to wtedy nasze cierpienie będzie niczym. Przede wszystkim będziemy myśleć o cierpieniu Jezusa, o wielokroć bardziej ranionego naszymi grzechami. I o tym też często mówił święty ojciec Pio, że ta dusza jest w stanie zdobywać dla Boga inne dusze, która często rozważa mękę pańską, która często myśli o tym, jak Jezus cierpiał. Nie my cierpimy, bo nasze cierpienia są niczym w stosunku do cierpienia samego Jezusa Chrystusa. Kiedy też szatan próbuje inną drogą nas zniechęcić do walki, to przede wszystkim uderzy w tę właśnie osobę, za którą się modlimy. Uderzy w taki sposób, żeby ona zaczęła nas atakować. Taka osoba staje się dla nas przykra, agresywna, staje się narzędziem w ręku złego ducha, który ma zrobić wszystko, żeby nas zniechęcić do modlitw, żeby zrodziła w nas takie uczucia, które uniemożliwią walkę o jej duszę. Zły duch chce zrodzić w nas owoce jego działania, a więc podejrzliwość, niecierpliwość, rozdrażnienie, pretensje. To wszystko są sprawy przeciwne miłości. Dlatego też bardzo trzeba uważnie przypatrywać się temu, co dzieje się w moim własnym sercu. Sercu osoby, która walczy za czyjąś duszę. Jeżeli zaczynają się pojawiać we mnie pierwsze oznaki złości w stosunku do tej osoby, za którą się modlę, to trzeba natychmiast wzywać imienia Jezus, żeby nas chronił. Modlić się, szczególnie przez krew Pana Jezusa, żeby złe duchy odeszły od mojego własnego serca. Trzeba wzywać obrony Matki Bożej, bo jestem znowu atakowany, tym razem przez człowieka, za którego się ofiaruję. I co też wtedy robić? Dobrze życzyć tej osobie. Jakże to jest trudno, ale to są słowa samego Jezusa. Jeśli ktoś was atakuje, nie przeklinajcie go, nie złorzeczcie, ale błogosławcie. Ileż razy jako kapłan spotykam się z takimi sytuacjami, że ktoś mówił, że tak się poświęca w modlitwie za swojego bliskiego, kto jest tak pogubiony i tak dalej. Ale w jaki sposób ta osoba o tym mówiła? Ileż leciało pod jego adresem pretensji, złości, nieraz i przekleństw. I wtedy to tylko pożałować tę osobę, bo jej się zdaje, że się modli, że się poświęca, a przecież nosi w sobie tyle żalu, tyle pretensji, tyle złości, gniewu, nieprzebaczenia. I tak naprawdę jego modlitwa wtedy nic nie może. Pan Jezus wie, że takie sytuacje przychodzą na nas i dlatego też powiedział do Alicji Lęczewskiej: jeśli przychodzi na ciebie pokusa rozżalenia z powodu niewdzięczności, jakiej doznałaś od ludzi, którym okazałaś dobroć, to przyjmij tę niewdzięczność jako zadośćuczynienie za tak wiele niewdzięczności, jakiej ja doznałem, będąc człowiekiem i jakiej nadal doznaję. A więc mamy naśladować Niego samego. On sam doświadczył najwięcej niewdzięczności za dobro, które wyświadczył ludziom. A więc niech to będzie jakaś ofiara, to nasze osobiste cierpienie. Tym więcej zrobimy niż pretensjami, które wypowiadamy na temat tych osób. Warto jeszcze wsłuchać się w inne słowa, które mówi Jezus, także do Alicji Lęczewskiej. Dziecko moje, trzeba, abyś zrozumiała, że gdy ofiarujesz się za innych i prosisz, abym uwolnił ich od zła, to wtedy dzieje się coś takiego, jak działo się ze mną, gdy ofiarowałem Ojcu siebie, aby ludzi ocalić od zła, jakiemu byli poddani.
Nie nadszedł jeszcze czas, aby zło zostało unicestwione. Ono jest. Jeśli opuszcza innych, zwraca się ku innym, najczęściej ku tym, którzy świadomie godzą się na poniesienie ofiar dla dobra bliźnich. Wiedz, że modląc się za kogoś i ofiarując Bogu siebie w duchu ekspiacji i wspomożenia, jesteś narażona na zwielokrotnione ataki szatanów, którzy, opuszczając tamtych, całą swą wściekłość kierują ku Tobie. Nie jest możliwe, aby w takiej sytuacji wystarczyła Ci zwyczajna pobożność i przyjaźń ze mną. Wtedy musisz dla ocalenia swej duszy całą siłą trwać przy mnie, kryć się w moich ranach i obmywać moją krwią, wzywać mojego miłosierdzia dla siebie i dla tych, za których ofiarujesz siebie Bogu. Trzeba nie wypuszczać z rąk różańca i adorować mnie w Najświętszym Sakramencie. Jeśli czujesz, że nadchodzą ataki szatana, gdy ogarnia cię ciemność i ucisk w duszy, odmawiaj natychmiast pod twoją obronę, bo to jest egzorcyzm. I zachowaj pokój, wiedząc, że twój ból i umęczenie rodzą wielkie dobro i że są błogosławieństwem dla wielu dusz, a zwłaszcza tych, za których się wstawiasz i zobowiązałaś. Wtedy w Tobie powtarza się moja męka przynosząca zbawienie. I mimo tego, co odczuwasz, jest to czas ogromnej łaski i wielkiej jedności ze mną, który w Tobie i przez Ciebie wypełniam moją misję, Mesjasz. Popatrzcie, jak wiele treści przekazał nam Jezus w tym fragmencie, również drugi tom rozmów z Alicją Lęczewską pod tytułem Słowo Pouczenia, dokładnie punkt 264. Pan Jezus przypomina nam to, co już dzisiaj powiedziane było parę razy, że jeżeli ktoś modli się za kogoś w jego intencji, żeby się nawrócił, to musi się liczyć z tym, że jego modlitwa powoduje, że szatan rzeczywiście w pewnym momencie musi opuścić jego duszę, ale może natychmiast uderzyć w ciebie samego. Może tak być, kiedy zapomnimy o ochronie samych siebie i kiedy to Bóg dopuści dla na przykład ofiary, którą trzeba ponieść, aby ta dusza mogła zostać w pełni uwolniona. Pan Jezus równocześnie mówi, że najczęściej te uderzenia szatana są spowodowane naszymi zaniedbaniami. Dlatego, bo wydaje nam się, że nam wystarczy zwyczajna pobożność. Jestem w niedzielę na mszy, wieczorem się pomodlę, może nawet czasem powiem różaniec. To jest za mało, to jest o wiele za mało. Modlisz się za kogoś, kto jest w wielkim grzechu? Musisz się o wiele bardziej modlić. Jezus mówi, całą siłą trwać przy mnie, wzywać miłosierdzia mojego dla siebie, dla tych, za których się ofiarujesz. Jezus mówi, nie, że odmówisz raz różaniec. Nie wypuszczaj z ręki różańca, adoruj mnie w Najświętszym Sakramencie. Wzywaj moją Matkę, odmawiaj natychmiast pod Twoją obronę, to jest egzorcyzm. Pan Jezus podaje bardzo konkretne środki ochrony. Ale też mówi, że ten ból i umęczenie, które są spowodowane tymi atakami, mogą być błogosławieństwem dla wielu dusz, szczególnie dla tych, za które się modlisz, za które się zobowiązałaś. Pan Jezus mówi, w Tobie powtarza się moja męka przynosząca zbawienie i to jest czas wielkiej łaski. Tak wielu ludzi mówi, dlaczego mam tak trudno, dlaczego mam tak trudno, moje pogubione dzieci, mój pogubiony współmałżonek. A tymczasem Jezus mówi, to jest czas błogosławieństwa, błogosławiony. Powtarza się w Tobie męka i wielka nagroda w niebie za to, że nie odrzuciłeś tego krzyża, że się modlisz, że walczysz o powierzone Ci dusze, żony, męża, dzieci czy innych osób. Za to będzie kiedyś wielka nagroda. I jeszcze w innym fragmencie pouczeń Pan Jezus powiedział do Alicji Lęczewskiej. Gdy podejmujesz modlitwę wstawienniczą za kogoś w duchu ekspiacji i wynagrodzenia, gdy ofiarujesz się Bogu w tej intencji,
to złe duchy, które kusiły tą osobę, zwracają się do Ciebie i Twoja dusza jest jakby w stanie oblężenia, ściśnięta i atakowana myślami i wyobrażeniami godzącymi w pokój i miłość. Tutaj przerwę, bo powiem o czym już kilka razy mówiłem w konferencjach, ale przy tym temacie nie sposób o tym nie powiedzieć. Dzisiaj jest w Kościele bardzo wiele grup modlitewnych i dobrze, że są, bo to jest coś niesamowitego, bardzo ważnego i potrzebnego. Ale jeśli zapomnimy mówić o tym, co jest fundamentem istnienia takich grup, czyli przede wszystkim ochrona samego siebie, swojej duszy, własnej świętości i czystości, to my będziemy pierwszymi ofiarami nieumiejętnie podjętej walki duchowej. I tu konkretny przykład. Nawet z dzisiejszego poranka dzwoni do mnie osoba świecka, która posługuje w jednym z większych miast w Polsce i mówi: modliłam się modlitwą wstawienniczą nad pewną młodą osobą i od tej pory jestem strasznie atakowana myślami, jakimiś skrupułami. Ja nigdy nie miałam skrupułów. Zaczęły się we mnie pojawiać myśli: będziesz potępiona, jesteś niegodna, żeby zbliżyć się do Pana Jezusa, będziesz potępiona. I ona mówi: jestem przerażona, co to jest, skąd się to wzięło? A czy modliła się o ochronę, zanim modliła się za tą osobę, za tę młodą osobę? Ty wiesz, co tam było w środku? Dzisiaj istnieje niebezpieczeństwo, że wiele osób świeckich to by chciało niejako wejść w buty księdza. I nawet niestety słyszałem, że takie przypadki są, że jak podchodzi taka osoba i prosi o modlitwę wstawienniczą osobę świecką, to ta świecka osoba, która ma się nad nią modlić, mówi: to powiedz, za jakie grzechy twoje mamy się nad tobą modlić. No nie można tak robić, że świecka osoba żąda, żeby jej wyjawiać swoje własne grzechy. Tylko kapłanowi może ktoś wyznawać grzechy, bo kapłan reprezentuje Jezusa Chrystusa w sakramencie pokut. A nie, że jakaś świecka osoba udaje księdza i mówi: pomodlę się nad tobą wstawienniczo, ale powiedz mi, za jakie grzechy, za jakie twoje słabości mam się teraz modlić. I tutaj jakaś litania różnych tam grzechów, słabości i ktoś udaje księdza i kładzie jeszcze rękę, nie daj Boże, na głowę, bo nie wolno tego świeckim robić i będzie się nad taką osobą modlić. Inna też osoba, też o tym parę razy mówiłem, przyszła do mnie, bo posługiwała w takiej wspólnocie, gdzie się modlono wstawienniczo. No i też się zaczęły jakieś pokusy przeciwko czystości, a ta osoba nigdy takich pokus nie miała. I mówi: no skąd to się wzięło? No niestety to zło, które było w tej właśnie osobie, nad którą się modliła, przelazło na nią. Niczym nie była chroniona. Kapłani są chronieni sakramentem kapłaństwa. Kapłan może o wiele więcej niż taka świecka osoba. I też dosłownie kilka tygodni temu, to zaraz jak wracałem z Medjugorje, to mi opowiadała jedna z osób, która była na tej pielgrzymce: proszę księdza, wychodziliśmy na Podbrdo i ktoś wiózł przed sobą jakąś osobę na wózku inwalidzkim. Ci, co byli na tej górze, wiedzą, że na wózku to się nie da tam wjechać, bo to są skały, ale tam do pewnego momentu to było jeszcze możliwe. I nagle praktycznie u podnóża tej góry, u tej osoby na tym wózku zaczęły się pojawiać jakieś dziwne zachowania. No, ktoś powiedział, że to były takie manifestacje złego ducha, że w tej osobie uzewnętrznił się zły duch. I wtem podleciały do tego człowieka jakieś dwie świeckie panie, Polki. I one mówiły, że mają rozeznanie, że mają się teraz modlić nad nim. I położyły też na niego ręce, na jego głowie, ramionach i zaczęły się modlić. I co się stało? Po kilku chwilach u nich uzewnętrznił się zły duch. U nich nastąpiła manifestacja demoniczna. I tak ten człowiek na wózku krzyczał, te dwie padły na ziemię, wiły się jak węże. One miały rozeznanie, że mają się modlić modlitwą wstawienniczą. A tymczasem zły duch pokazał, gdzie jest ich miejsce, co one tak naprawdę mają w sobie. Dobrze, że była jakaś osoba trzeźwo myśląca i podbiegła pod krzyże, tam są takie krzyże, gdzie objawiała się Matka Boża, tam był kapłan i szybko sprowadziła tego księdza. Ksiądz przybiegł do nich, dosłownie położył ręce, najpierw na tym człowieku na wózku, później na tych. W jednym momencie wszystko się wyciszyło. Proszę zobaczyć, jak Pan Bóg pokazał moc sakramentu kapłaństwa. On tam nic nawet nie musiał mówić, to nie był egzorcysta. Ale Pan Jezus powiedział: uważaj, uważaj, jedna z drugą, bo nie macie prawa do tego, co robicie.
Nikt was do tego nie upoważnił. To, że ty miałaś w głowie jakieś rozeznanie, to nic nie znaczy, bo później możesz z tego powodu bardzo cierpieć. Masz się modlić za tego człowieka? Tak, tymi środkami, które możesz podjąć jako osoba świecka. Ale nie wolno wchodzić w buty księdza, bo to się źle kończy. A dziś niestety mamy takie ogromne pomieszanie. Wielu ludzi nie wie, co jest ich obowiązkiem. Osoby świeckie chciałyby być egzorcystami, a wielu duchownych, którzy z urzędu powinni działać przeciwko złemu duchowi, to robi wszystko, żeby się tylko do tych tematów nie zbliżać. O wszystkim możemy mówić, tylko nie o złym duchu. Wszystko obrócone do góry nogami. Chciałbym jeszcze przeczytać, dokończyć ten fragment, którym tutaj mówiłem, że złe duchy, które kusiły te osoby, zwracają się do ciebie i twoja dusza jest jakby w stanie oblężenia, ściśnięta i atakowana myślami i wyobrażeniami godzącymi w pokój i miłość. Wtedy dusza twoja musi być jak twierdza, obwarowana murem ufności i oddania Bogu, tak wysokim i potężnym, by żaden pocisk kłamstw i złości nie dostał się do wnętrza. Twoja świadomość sytuacji i rozpoznanie nieprzyjaciela uczyni go bezsilnym. Jego moc bowiem jest w zamaskowaniu, ciemności i oszustwie. Groźny jest tylko wtedy, gdy nie został rozpoznany i gdy dusza pozostaje poza murem łączności ze mną. Każda myśl negatywna i każdy niepokój to atak złego ducha skierowany w twoją stronę. Bądź mądra i nie dopuść do tego, by dusza twoja ucierpiała z powodu tych ataków. Dałem obietnicę, że dusze oddane mi będą deptać, po wężach i skorpionach i żadna trucizna im nie zaszkodzi. Ufaj tej obietnicy i bądź spokojna w wypełnianiu tego powołania, choć świat pełen jest węży, skorpionów i trucizn. Ponownie słowa z tomu Słowo Pouczenia, konkretnie numer 349. A więc Pan Jezus mówi, twoja dusza ma być jak twierdza. Twierdza, którą chroni sam Bóg i tą twierdzą, tymi murami będzie twoja ufność, oddanie samemu Bogu. Zły duch atakuje przez kłamstwo, przez nieufność, przez różnego rodzaju myśli negatywne. Trzeba umieć zawczasu to dostrzec, by wołać o pomoc, prosić Boga o ochronę. I w końcu ostatnia sprawa, o której Jezus mówi, szczególnie do osób, które są zaangażowane w taką duchową walkę, a przecież poniekąd zaangażowany jest każdy z nas. Mówi o tym, nigdy nie liczmy na siebie. Nigdy nie liczmy na siebie. Nie myślmy, że sami jesteśmy w stanie wygrać tę walkę. Jezus mówi, nigdy nie powinnaś liczyć na siebie, ale zawsze musisz liczyć tylko na mnie, zwracając się w pokorze, jak bezsilne i nieporadne dziecko do mnie bezpośrednio lub przez moją matkę, przez aniołów czy świętych. Jeśli o tym zapomnisz, ktoś inny stanie przy tobie, by zniszczyć twój spokój i spokój otoczenia. Osoba, która obiecuje lub ślubuje mi swoje oddanie, jeśli o tym zapomni, odsłania się na działanie złego, który czeka zawsze na taki moment, by wtargnąć i niszczyć. Tym bardziej, jeśli dotyka się jego ciemnych spraw i działań, aby zdemaskować je wobec innych. W takim przypadku koniecznie potrzeba zwielokrotnić błagania o moją moc, o osłonę, o wstawiennictwo i opiekę Maryi. Za niefrasobliwość w tym względzie płacisz ty i inni niepokojem, umęczeniem, agresją. A więc nie liczymy na siebie. Walczymy za pośrednictwem Boga i świętych, za pośrednictwem Matki Bożej. Mamy tylu świętych, tylu opiekunów przez wstawiennictwo, których możemy się modlić. Często to jest tak, Boże, zrób tamto i siamto. Czyż nie lepiej byłoby patronie święty mojego męża, mojej żonie, jeśli taki patron jest,
z pewnością, jeżeli wiemy, jak ta osoba ma na przykład na drugie imię, może z pierwszego imiona święty patron czy zbierzmowanie, konkretnie święta Faustyno, święto Ojcze Pio, można samemu także nadać takiego patrona komuś. Proszę Cię, mój ukochany święty, swoimi modlitwami oręduj u Boga o nawrócenie mojej żony, mojego męża, moich dzieci. Z ufnością jak najczęściej powtarzać te słowa modlitwy. Jakaż za tym kryje się moc? Oni są u Boga, po to są świętymi, żeby nam pomagać. Nie musimy robić tego, co mogą zrobić za nas święci. Możemy modlić się do anioła stróża własnego, innych ludzi, anioła stróża męża, żony, dzieci, aby i oni wspierali nawrócenie tej osoby, za którą się modlimy. Ale jeżeli o tym zapomnimy, mówi Jezus, odsłaniasz się na działanie złego, który wtargnie i będzie niszczył. Wtedy trzeba zwielokrotnić błagania o moc, o osłonę, o wstawiennictwo i opiekę Maryi. A więc znowu dochodzimy do Matki Bożej, tej, przed którą szatan musi uciekać, której się boi. Ale trzeba się modlić, trzeba się chronić pod jej płaszczem, ukrywać się w niej samej. Ten, kto ma w sobie pobożność maryjną, kto często przyzywa jej pomoc, ten naprawdę nie musi się lękać. Jezus mówi, za niefrasobliwość w tym względzie płacisz ty i inni niepokojem, umęczeniem, agresją. Ileż słyszałem takich przykładów, świadectw, że ktoś bardzo zaangażował się w taką duchową walkę. I ta osoba się chroniła, tylko zapomniała ochronić swoich bliskich. I tak ta właśnie osoba, owszem, dużo z siebie dawała, ale diabeł uderzał w męża, we współmałżonka i w dzieci. Oni mieli wtedy czyściec na ziemi, piekło na ziemi. Ta osoba nic, chodziła do kościoła, modliła się, angażowała. A ci, którzy się nie modlili, którzy byli tam dobre kilka kilometrów od Pana Boga dalej w życiu duchowym, to obrywali od złego duchowa, bo ich osoba z rodziny zapominała ich poinstruować, że mają się sami modlić i przede wszystkim też nie modliła się o ochronę dla nich. I to było wielkie zło w tej rodzinie, rodzinie, która się w sumie rozpadła z powodu tej wielkiej niefrasobliwości. Ile mamy czas, że tak spytam jeszcze, bo jest godzina 17, a tu jeszcze coś można